Welcome, bienvenue, welcome. To ja, Lola Noir, wasza przewodniczka po świecie mody retro, mody burleskowej, mody lekko fetyszowej. Dzisiaj tematem będą pończochy. Z czym kojarzą wam się pończochy? Z kuszeniem kogoś w sypialni? Czy może z oczkiem, z którym trzeba biegnąć do repasacji? Ktoś w ogóle jeszcze pamięta, na czym polega repasacja pończoch i rajstop? Mnie oczywiście pończochy kojarzą się głównie ze sceną, ale pończochy to coś więcej niż tylko wyrób dziewiarski. Czy wiecie, że pończochy spowodowały kiedyś zamieszki? Zapraszam was na kolejną modową lekcję historii. Myślę, że zdarłam w życiu spokojnie jakąś trzycyfrową liczbę pończoch. Ogólnie połączenie pończoch i cekinów, a także pończoch i pazurków mojego kochanego kota Karmela, to nie jest dobre połączenie. I niestety nie wróży pończochom zbyt długiego życia. Nie byłby to mój filmik, gdybym znowu nie wcieliła się w waszą burleskowo-glamurową profesoressę. A więc wyciągamy zeszyciki i robimy notatki. Pierwsze pończochy, a przynajmniej to, co przypomina dzisiejsze pończochy, pojawiły się w Europie w okolicy XVI wieku i były one wówczas szyte z tkanego płótna. Dopiero w elżbietańskiej Anglii zaczęto je robić ze szlachetniejszych materiałów, takich jak jedwab czy bawełna, a także zaczęto je ozdabiać dzierganymi wzorami. Należy pamiętać, że do lat 20. XX wieku pończochy były przede wszystkim elementem bielizny funkcjonalnej. Ich głównym zadaniem było ogrzewanie nóg, a więc były robione z tkanin raczej grubych i nieprześwitujących. Urok mieszkania koło remizy strażyckiej. Co więc takiego wydarzyło się w latach 20. XX wieku? Moda. Modne stały się flapper girls i ich sukienki, które dochodziły swoją długością tylko do kolan, a odsłonięte nogi prosiły się o odzianie w coś ładniejszego, więc pończochy zaczęto robić z tkanin cieniutkich, przejrzystych, w kolorze ciała. Zazwyczaj białego ciała. Oczywiście wiemy dzisiaj, że skóra ma wiele różnych cielistych odcieni. Natomiast również noszono wtedy głównie pończochy jedwabne albo bawełniane. Nylonowe pończochy pojawiły się dopiero w przededniu II wojny światowej. Nylon został stworzony przez firmę DuPont w roku 1939. Back when it was dapper to be a flapper, silk stockings were in their full glory. Presto! Once again, the old gave way to the new, to nylon stockings. But even then, people wanted improvements, wanted something better. To właśnie wtedy rozpoczął się prawdziwy boom na cieniutkie nylonowe pończochy. Sprzedawano ich 4 miliony par dziennie, czyli 92 na sekundę. Off the leg, stockings of Agilon yarn look like this. They're smaller looking than ordinary stretch stockings. But watch. On the leg, they stretch better to fit better. From top to toe, they feel better and look better. They stretch right up to meet garters of any length. Nylon zdecydowanie pobił popularnością jedwab. Pończochy nylonowe były cieńsze, bardziej przejrzyste, bardziej trwałe, ale przede wszystkim tańsze, dzięki czemu stały się one mniej elitarnym elementem garderoby. Podczas II wojny światowej pończochy, zarówno jedwabne, jak i nylonowe, stały się towarem naprawdę na wagę złota. Dlaczego? W jedwabiu szyto spadochrony, a nylon był wykorzystywany w tworzeniu lin i uzbrojenia. Wiele kobiet było wówczas zachęcanych do tego, żeby wysyłać swoje pończochy do fabryk, aby ich materiały mogły zostać przetworzone. Oczywiście bardziej przedsiębiorcze panie próbowały znaleźć sposób na to, aby mieć pończochy lub coś, co wyglądało pończochy na nogach, i wpadały one na bardzo kreatywne pomysły. W
W tamtych czasach można było kupić pończochy na czarnym rynku po absolutnie paskarskich cenach, ale co bardziej pomysłowe kobiety znajdowały sposoby na to, aby stwarzać wrażenie, że noszą pończochy, kiedy tych pończoch nie miały. Jednym ze sposobów na tego zrobienie było malowanie sobie na łydce, na tyle łydki, szwu od pończochy za pomocą kredki do oczu, albo na przykład za pomocą węgielka. Niektóre kobiety, które na przykład nie chciały chodzić do kościoła z gołymi nogami, barwiły swoje łydki za pomocą herbaty albo kostek rosołowych, albo innych produktów spożywczych. Angielska popkultura oczywiście upamiętniła te wysiłki w piosence When the Nylons Bloom Again. Gone are the days. Po zakończeniu wojny kobiety znowu ustawiły się w kolejkach po nylonowe pończochy, pojawił się pewien problem. Mianowicie firma DuPont znacznie przesadziła, jeżeli chodzi o szacowanie swoich możliwości produkcyjnych. To z kolei zaowocowało wielotysięcznymi kolejkami, bójkami, a nawet czymś, co historycy nazywają nylon riots, regularnymi bijatykami w domach handlowych w Stanach Zjednoczonych. Epoka tych zamieszek skończyła się w 1946 roku, kiedy firma DuPont była w stanie powrócić do swojego przedwojennego wolumenu produkcyjnego. Wtedy też zaczął się okres pończoch kolorowych, ozdobianych, bardzo kreatywnych. Popularność pończoch zakończyła się pod koniec lat 50. wraz z wynalezieniem rajstop. Wtedy stały się one domeną kobiet nieco staromodnych. Co? Misiu, to w lat 60. Tam jest 1950. No pod koniec lat 50. To są już lata 60. 59 to nie są lata 60. Lata 60 zaczęły się w 1951, a skończyły się w 1960. Nie. Lata 50 to są lata od 1950 do... To nie działa jak wieki? Nie. A, dobra, never mind. Bloopers. Agu nie wie, jak działają daty. Jak działają daty, tak. Jak wy myślicie? Dajcie daty... nam znać w komentarzach. Jakie daty wpisują się w lata 50? Renesans zainteresowania pończochami miał miejsce dopiero pod koniec lat 80. wraz z wynalezieniem takiego rodzaju silikonu, który pozwalał na stworzenie pończoch samonośnych. Warto tutaj jednak wspomnieć o historii związanej z pończochami, która miała miejsce w bloku wschodnim, przynajmniej w Polsce. Jak wiemy, PRL nie był epoką przyjazną faszonistkom, jednak nawet za czasów komuny, nie bez powodu nazywanej siermiężną, było miejsce na modę. Nawet najpiękniejsze nogi nie mogą się obyć bez rajstop. W codziennym życiu dość jest okazji, aby to sprawdzić. A tymczasem u nas od razu zaczyna się dramat. Pamiętamy, że na rajstopach, zwłaszcza kolorowych, potknął się niejeden polski mąż stanu. Dlaczego? Przecież fabryki pracują normalnie, surowca nie brak, a towarów w sklepach nie ma. Podobno zwiększył się popyt. Czyżby Polkom wyrosły nagle po dwie dodatkowe nogi? Tutaj właśnie wkracza wspomniana przeze mnie wcześniej repasacja. Repasacja, czyli naprawianie pończoch czy rajstop, w których poszło oczko. Cena pończoch w epoce pomiędzy latami, dajmy na to 60. i 80. w Polsce, była niesamowicie wysoka. Więc naprawianie
uszkodzonych pończoch czy rajstop było czymś zupełnie normalnym i dużo tańszym. Cena naprawy wynosiła mniej więcej 1/10 ceny nowej pary pończoch. A jak nie daj Boże poszło oczko? Szło się do punktu repasacji pończoch. I do tego właśnie służyła ta oto piękna maszynka z lat 60., która powodowała, że te rajstopy zamiast jednorazowych zostawiały na lata. Repasatorki miały swoje stanowiska w centrach handlowych, czasami miały też małe sklepiki. Wiem, że na pewno było takie stanowisko w Smyku, ale pamiętam je też jeszcze w dawnym Uniwersamie. Wraz z końcem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, otwarciem rynku i pojawieniem się tańszych rajstop, zawód repasatorki trochę stracił rację bytu, ale tego typu stanowiska w latach 90. cały czas można było jeszcze spotkać. Zawód repasatorki został nawet uwieczniony w lekturze szkolnej. Jest nią tajemnica zielonej pieczęci. Opowiadała jeszcze szybciej i jeszcze barwniej niż zwykle o ciotce, o jej liście i o zapowiedzi paczki z prawdziwymi nylonami. Nylony! Prawdziwe nylony! Mamusia powiedziała, że będą tylko dla mnie, rozumiesz? I jak tylko wstanę, to je założę i pójdę na spacer. No tak, patrzysz na mnie z politowaniem, bo wy, chłopcy, zielonego pojęcia nie macie, co to jest prawdziwa elegancja. Nie bój się, mamy. Ta prawdziwa elegancja to trach i oko leci. Trach i drugie oko leci. Mamusia też ma nylony na święto i muszę zawsze z każdym okiem latać do reparacji. Do powojennej Polski nylony najczęściej trafiały w tak zwanych paczkach pomocy humanitarnej wysyłanej przez ONZ. Darczyńcy naiwnie wierzyli, że ich zawartość trafia do osób najbardziej potrzebujących, ale najczęściej trafiały one na czarny rynek, gdzie sprzedawane, zwłaszcza pończochy, często osiągały kilkunastokrotnie wyższe ceny niż te, w których były sprzedawane w krajach ich pochodzenia. W zaspokajaniu potrzeby noszenia pończoch pomagali również marynarze, którzy przemycali je, chowając pończochy po kątach, a potem przenosząc je pod ubraniem. Nylonowe pończochy były bardzo wyszukanym prezentem, na przykład na Dzień Kobiet czy Dzień Zakochanych. Mniej szczęśliwe elegantki dostawały pończochy stylonowe. Były one dosyć grube, dosyć brzydkie, dosyć słabej jakości. Produkowane dla prawdziwych socjalistek, których głównym zajęciem była walka z imperializmem, a nie zajmowanie się jakimiś głupotami. Poważnej stosunkowo obniżce uległy ceny pończoch stylonowych i nylonowych. Mężowie uważają, że zniżka będzie ich drogo kosztować. Jeszcze mniej szczęśliwe dostawały tak zwane fil de cosy. Ich nazwa wzięła się z francuskiego fil de cos, co oznacza dosłownie szkocką nić. Fil de cosy miały tę przykrą właściwość, że bardzo szybko traciły kształt w praniu. A wy nosicie pończochy? Macie swoich ulubieńców? Bardziej klasyczne, cieliste albo czarne, ze szwem? Czy kolorowe i bogato zdobione? Wskażcie mi swoich ulubieńców w komentarzach. Linki są mile widziane. A poza tym oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuk w górę, subskrybować kanał, śledzić mnie w mediach społecznościowych i zostawiać miłość. Do następnego razu. Au revoir!